A jeszcze tak, na zakończenie, już naprawdę już panią puszczam, bo tak mi się ciągle nowe rzeczy... Ja już mam prezent, to co ja będę tu siedziała? T-shirt, pani Bato, jak to było z tymi odkurzaczami? Pani jako pierwsza dama... Muszę, pierwsza dama odkurzacz. Nie chodzi... Ktoś panu zapłacił za zdjęcie w gazecie kolorowe 60 tysięcy dolarów, żeby pan siedział obok stojącego na ziemi odkurzacza, to chyba trzeba idioty, żeby się na to nie zgodził. Koniec, kropka. Ja bym mógł nawet nago wystąpić. Tego mi nie proponowali. Bo bym się jak nikt. To mam jeszcze przed sobą. Wszystko mam jeszcze przed sobą. Nie, bo chodziło mi nie o to, bo ja uważam, że pani zrobiła bardzo dobrze, bo pani zdjęła to chore odium, że artysta nie może wystąpić w reklamie. Ja też wziąłem udział w reklamie. Za olbrzymie pieniądze. Tak duże, że mi się po prostu zablokował konto w banku. Ale żeby zrobić karierę reklamową i wyłącznie źle wypadać w tej każdej reklamie i się mylić i po prostu nie wiadomo co to na pewno. O kim pani teraz mówi? Taką reklamę widziałam jako... Beata Tyszkiewicz była moim gościem! Wielkie brawa!